Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony mówi Olaf. To kolejna audycja z cyklu SMS-y anonimowego jasnowidza z Gdańska. Przepraszam, że mówię tak szybko, ale nagrywam tę audycję już 20 minut i okazało się, że wszystko mi tu się pokasowało. Więc to jest moje drugie podejście, a dzisiaj naprawdę się tak trochę źle czuję. No ale no muszę to skończyć, nie? Obiecywałem wam, że będę publikował SMS od jasnowidza z Gdańska. Jak będą jakieś nowe rewelacje, wiadomości, to tym bardziej, więc muszę przemóc swoje fanaberie i tu się skupić na robocie. Więc tak, może przeczytam te kilka SMS-ów, które tutaj jakby zamieściłem, które widzicie tutaj w tle. To są te SMS-y, które dzisiaj też robiłem ten film jakby o Katprze. To przy okazji właśnie tutaj tak sobie to pofotografowałem. Dobra. I teraz tak, tu mamy 10 czerwca, Jasnowidz Gdańska. Krzyczą o luzowaniach, bo już wszystko zaplanowane. Sens ma tylko oznakowanie. To może najpierw przeczytam, a potem się skupię na wytłumaczeniu, ok? Następnie, też 10 czerwca, Jasnowidz Gdańska. Dla nich jedyny sens ma to oznakowanie. To tak o to chodziło, nie? Jasnowidz Gdańska, też 10 czerwca. Na jesieni oznakowanie się zacznie i wtedy też duszpprzejmowanie się zacznie. I ostatni tutaj z tej serii SMS-ów. Nie widzę daty, to potem jakoś to sprawdzę. I tu mamy, przedwczoraj miałem takie skojarzenie. W lipcu 42. Dobra, to potem to wam omówię. I następne i też najważniejsze. Czyli nadciągające wielkie zatrzęsienie, wiadomo czego. To samo co było w Indiach, tak? To samo chyba czeka tutaj nas Polaków w Polsce. I tu mamy z 10 lipca, z wczoraj, SMS-a od jasnowidza z Gdańska, który mówi nam też na wstępie, że to jest małe poczucie, nie silne, ale małe, ale wysłuchajmy, co ma do powiedzenia. Tutaj on napisał imię pewnej osoby. To na czerwono tutaj, co widzicie. I on tu napisał, że właśnie ta osoba nie pojedzie, bo ona miała jechać na wycieczkę na początku sierpnia. To jest napisane, że nie pojedzie, że sierpnia nie będzie. Szykuj się na wielkie zatrzęsienie. Zostały niecałe 2 tygodnie. Jak się szykować? Odpowiedź: odwiedź przychodnie. Jadąc dziś miastem, miałem poczucie, że to ostatni taki weekend. Jarmarku nie będzie. O, i to są wieści od jasnowidza z Gdańska. Nie wiem, może potem, jak będziecie mieli ochotę, to mogę też zadzwonić do pani Jolanty, pani mistyczki z Warszawy, wywiedzieć się, co ona tam o tym sądzi. No to by znaczyło się, że faktycznie zostały nam 2 tygodnie. No ale dobra, może weźmy od najłatwiejszego, tak. Te SMS-y z oznakowaniem, to już o tym mówiłem. Tam jeszcze były inne SMS-y, że. Słuchajcie, może przeczytam jeszcze z komórki, ok? A potem to wkleję screeny. Bo tam było, że czwartej fali nie będzie, będzie wielkie zatrzęsienie, a piątej fali też nie będzie, tylko będzie oznaczenie. Więc jak oni teraz nam mówią, że czwarta fala to będzie gdzieś tam w sierpniu niby, nie? To nie będzie tej czwartej fali, tylko będzie wielkie zatrzęsienie, co oznacza się, że tak samo jak w Indiach, jakby było coś nowego, tak? Czyli i ten grzyb, i nowy wariant, czyli ten cała ta delta niby. I zatrzęsienie nowych przypadków, tak? Więc jakby szykują nam to czwartą, to nie będzie czwarta, tylko będzie coś nowego, czyli nowy wariant, jakby, tak? Pierwsza fala nowego wariantu, bo zwróćcie uwagę, że tam w krajach jak Holandia czy Izrael są super wyszczepieni, a mimo wszystko młode osoby tam chorują. I przybywa tam geometrycznie, więc jakby oczywiste jest to, że w Polsce też będą młode i w średnim wieku i też w tempie geometrycznym, więc jak mówią nam, że w sierpniu, to na pewno to się stanie moim zdaniem szybciej i te przepowiednia może mieć rację bytu, nie? No bo jak wszyscy by się szykowali na połowę sierpnia, to mogliby też się z protestami przygotować, a oni tak to wykombinują, że może nie być protestów, nie? Co Jasnowidz zresztą mówił, że protestów nie będzie. Dobra, a teraz najlepsze jest to, że tu mamy SMS-a z poniedziałku 31 ma przepraszam, maja, że piątej fali nie będzie, oznaczenie będzie. To ja nie wiem, czy ja już to mówiłem, ale przypomnę, że myślę, że sen może. Dobra, i tak mówiłem właśnie, że piątej fali nie będzie, oznaczenie będzie. I to jest SMS 31 maja 2021 roku. Oznaczenie to nie wiem, czy ja już to omawiałem, czy nie, ale ja uważam, że może się sprawdzić sen, w którym było powiedziane, że
oznaczeni będą ludzie niezaszczepieni. Czyli nie, że ci, co się szczepią, oni będą tam jakoś tam oznaczani, tylko ci, co się nie szczepią, mogą być oznaczeni właśnie tak, że mogą nam powiedzieć, że słuchajcie, jak się nie szczepicie, to my wam tutaj opaskę zakładamy i będziemy was śledzić, tak? Dobra, i to jest to. I jeszcze jest takie coś, że, bo tak, w czwartej fali nie będzie, bo będzie wielkie zatrzęsienie, to już mówiłem. Piątej fali nie będzie, bo będzie oznaczenie, to będzie na jesieni. I jeszcze tak zwanej normalności, czy nowej normalności też nie będzie. Będzie już tylko zwiedzenie. To jest ważny SMS, ale nie wiem, ile w ogóle mam mówić, a ile nie, wiecie, bo są takie czasy, że naprawdę strach. Cokolwiek mówić, ale dobra, no coś tam trzeba powiedzieć, nie? Najważniejsze, może powiem, powtórzę to, co było we wcześniejszej audycji, czyli że tutaj idzie walka o te nasze dusze, nie? O to jest rozgrywka, nie? A nie tam o pieniądze też, nie? To, co było w tej rozmowie ze zmarłym, że chodzi o nasze kieszenie, no to też o to chodzi, ale wiadomo, że finalnie chodzi o nasze dusze, nie? Dobra, to może jeszcze zerknijmy na te SMS-y, tak, że w lipcu 42 to może oznaczać się, że albo będzie upał 42 stopnie, tak, albo będzie moja gorączka, ja zachoruję, będę miał 42 stopnie gorączki. Tak to odczytuję tego SMS-a. Następnie dla nich sens ma tylko to oznakowanie, no to znaczy się, że to ja tak, że plany globalistów, czy jak zwał, tak zwał, to jest właśnie, żeby kontrolować jakby ludzi, kontrolować całe stado, więc jakoś trzeba się szykować, że będzie jakieś oznakowanie. Co tam jeszcze? A, bo to jest, że dla nich ma tylko sens to oznakowanie. Na jesieni oznakowanie się zacznie. To jest ciekawe, bo to jest osobno wzięte, że oznakowanie się zacznie i wtedy też dusz przejmowanie się zacznie. Ciekawy jestem, jak to jest skorelowane, kurczę. No ale no, nie wiem. Dobra, no i co? No i generalnie tyle. No, najważniejszy przekaz jasnowidza jest taki, że takiego normalnego jarmarku nie będzie, tylko że będzie już jakoś tam, zaczną nakładać jakieś restrykcje. Że to jest ostatni tak weekend, bo ci, co nie są z tego miasta, to może nie widzą, ale ja tutaj też po mieście chodziłem, widziałem, że tłumy ludzi, masa, ludzie szczęśliwi, korzystają z tych ostatnich tygodni wolności. Bardzo dobrze, niech korzystają, bo no to przykry czas może nadejść. I tyle, tak? I jasnowidz ma takie poczucie, że to może być ostatni taki luźny weekend, nie? Że następny może już tak być, wiecie, no, taka atmosfera niemiła taka. A jeszcze następny mogą jakieś restrykcje robić, więc jarmarku nie będzie, to ja nie odczytywałbym, że jarmarku w ogóle nie będzie, tylko że jakieś restrykcje zaczną nakładać. No tu jest, też jest jakby, że zostały niecałe 2 tygodnie, czyli do rozpoczęcia akcji restrykcji i jak się szykować, odwiedź przychodnie, to jest konkretnie przekaz do mnie. Przyznaję się bez bicia, chodzi o to, żebym poszedł do dentysty. Słuchajcie. Chodzi o to, że też, że nie wiem, że może będzie jakiś utrudniony dostęp do lekarza czy coś, no o coś chodzi takiego, że po prostu jasnowidz mnie tutaj wysyła do tego dentysty, więc zamierzam pójść, nie, bo tam jeden ząb nie pobolewa, więc trzeba go przyszykować na kolejne lockdowny. I ten, no i tyle, no i co tam, sierpnia nie będzie, no to w zasadzie to, co spodziewaliśmy się, nie, co tu dużo mówić. Dobra, to chyba tyle. A, jeszcze słuchajcie, jak macie ochotę, to zadzwonię do pani mistyczki z Warszawy. To może, nie wiem, tą audycję skończę i osobno do niej zadzwonię. I nagram rozmowę z panią Jolantą jeszcze dzisiaj. Jak macie ochotę posłuchać, to napiszcie mi w komentarzach. Bardzo mi było z wami jakby jakoś się spotkać. Starałem się tutaj przekaz w ogóle na żywo zrobić, ale kurczę, coś mi to nie idzie, nie? Bo tu mam laptopa bez kamerki, wiecie, i jest zepsuta. No ale dobra, no i może poczekamy jeszcze miesiąc czasu, tam się uzbiera ten 1000 tych subów i tam te 4000 tych godzin, bo już tam jest ponad 1000, to myślę, że z miesiąc czasu to sami będę mógł sobie spokojnie kliknąć smartfona i tyle, nie? A nie tyle tych akcji robić z tymi aparatami, z tym wszystkim. Dobra, no tyle, no dzięki wam za uwagę, słuchajcie. I coś chciałem jeszcze powiedzieć, a wiem, chciałem, słuchajcie, chciałem jeszcze powiedzieć,
Kurczę, to teraz znajdę, ale tam jest taki SMS od jasnowidza, to jest do takiej pani, która mi tutaj pisała, się pytała tak strasznie emocjonalnie o 15 sierpnia, nie? Jasnowidz jakby na to lato nie ma jakichś takich wielkich odczuć, że 15 sierpnia tam coś będzie maksymalnego, nie? Ale miał takie oskarżenie, że 17 sierpnia, nie? Nie wiem, co to oznacza. Czy że fala przyjdzie 17 sierpnia, czy jakiś mega lockdown będzie 17 sierpnia? Czyli że zaczną nam na początku sierpnia wprowadzać obostrzenia, tak, za 2 tygodnie właśnie jak napisała, a 17 będzie maksymalna pętla. Nie wiem, ale 15 mu się nie kojarzył, kojarzył mu się 17, tak? I to jest odpowiedź dla tej pani, nie? Która się pytała właśnie o tego 15. Nie wiem, może za rok będzie 15, może za 2 lata będzie 15. Myślę, że 15 sierpnia tego roku świat się nie skończy, bo myślę, że jeszcze jest przed nami długa droga. Ja wam powiem, że ja sobie słuchałem kiedyś takiej pani Danuty Piekarz, to wam w ogóle powiem, co Jasnowidz z Gdańska mówił o tej pani, bo to w ogóle jest dla chrześcijan to będzie niesamowita historia. I jeszcze jest taki ksiądz suspendowany oczywiście, ksiądz. No kurczę, no słuchałem go tyle, a teraz wyleciał mi Murzyński, o Paweł Murzyński albo Murzyński, nie? To on tam też niesamowicie o tych apokalipsach, o tym wszystkim tłumaczył i słuchajcie, znajdźcie sobie najlepiej, jak on tuż przed pandemią ma taką audycję tam i mówi, że zgodnie, bo on tam jest doktorem, bada Biblię, tak, i wczytany jest ostro. I tam czytając to wszystko jakby w marcu, chwilę przed tą całą akcją Bolid19 powiedział, że wedle jego obliczeń powinniśmy być zaraz świadkami niesamowitych wydarzeń. No i moment, 2 tygodnie, cyk, sprawdziło się, nie? Dobra, na chwilę obecną może wystarczy. Dzięki wam za uwagę. Powiedzcie, czy tak może być, bo ja tu wiecie, tak specjalnie jest taka słabsza jakość, nie? Bo tak, nie wiem, ja się trochę wstydzę też i... Dobra. Dzisiaj mi ciężko idzie. Słuchajcie, jeszcze po tym Kacprze to naprawdę nie. Dzięki, sorry, że muszę wam przekazywać smutne wieści, ale chyba wszyscy dowiedzieliśmy, nie? Pytanie, co z tym zrobimy, nie? Ale to każdy z nas musi sobie sam odpowiedzieć, nie? Ja coś tam robię, ale niektóre rzeczy już nie można nawet w SMS-ach pisać, bo wiecie, że weszła super ustawa, nie? Że będą kontrolować wszystkie wiadomości w czasie rzeczywistym, to już jest koniec, jesteśmy ugotowani, nie? Pod płaszczykiem niby walki z pedofilią, nie? Tam mi się śmiać chce, bo na Morenie w Gdańsku jest pedofil od 30 lat, nie? I jakoś nie mogło sobie z nim poradzić, nie? Tutaj uchwalają specjalną ustawę, żeby inwigilować, nie? Niby tam pedofilię zwalczać, nie? Ale z jednym gościem z Moreny z nim nie mogło poradzić, nie? Nie, dobra, już nie będę mówił, bo mi ręce padają, nie? No ale dobra, dobra, zakończmy, bo to miała być audycja nie o pedofilach, tak, ani nie o zmarłych, tylko o wielkim zatrzęsieniu, więc.